Bo ty wyglądasz na takiego gościa z cyklu nie po to Pan Bóg wymyślił fermentację, żebyśmy wodę pili. Siła! Siła MMA! Chcesz powiedzieć, że po prostu od szampana się taka gęba nie robi, tak? Mikołaj, nigdy bym tak nie powiedział, bo cię szanuję, ale na pewno od wina nie. Na pewno musowanego. To nie do gęby piję, tylko do pewnego takiego... Robert mi powiedział, że twoim koronnym... Robert Górski mi powiedział, tak. Jego koronnym takim zawołaniem jest: pół litra jest dobre na dwóch, jak jeden nie pije. No właśnie, wiesz co, no, przyznam się, że lubię alkohol. Jezu, prawdziwy Polak wreszcie! Nie, umówmy się. Spotkanie A. Jakub alkoholik, Mikołaj alkoholik. Cześć, jestem Mikołaj. Cześć, jestem Jakub. Jestem alkoholikiem. Ja nie. Ale mnie wpuściłeś. Nie, ale co to znaczy? Bo wiesz, że to jest strasznie rzadkie. Strasznie rzadkie. Że co? Że się lubi, czy ktoś się przyzna? Nie, że na przykład ty wychodzisz na scenę tylko po to, żeby potem z niej zejść i się nawalić. Wiesz co? Długi czas tak było. Co ty gadasz? No, ale to jest związane jakby, wiesz, z taką emocją, która towarzyszy występom, ale też my byliśmy kapitalną, jesteśmy grupą znajomych przede wszystkim. No tak myślę. I myśmy zrobili kabaret głównie po to, żeby móc potem imprezować. Tak. Czyli kabaret był pretekstem, żeby wyjechać z domu, taka operacja bankiet. Dokładnie. I to długi czas tak było. Ale zdarza się tak, że na przykład Robert do ciebie dzwoni i mówi: dzisiaj jest trasa i ty mówisz: kochanie, do żony, właśnie wyjeżdżam w trasę. I potem... Teraz już nie, bo wiadomo, że jest trasa i potem... Nie, ale wiesz co, ja jakby... No. Natomiast później to się troszkę zmieniło, bo potem się okazuje, że tak naprawdę przez te kilkanaście lat, bawiąc się teraz, nagle patrzysz na te różne rzeczy, myślisz: kurde, ja to wszystko już przeżyłem i właściwie nie ma co tym alkoholem dalej podganiać rzeczywistości. Chcesz powiedzieć, że wyhamowujesz w tej radości życia? W tym rock'n'rollowym stylu? W tym, za co zacząłem cię szanować i teraz utraciłeś ten szacunek? Tak. Naprawdę tak, wyhamowujesz? Tak, muszę to powiedzieć. Tak, tak. A dlaczego? Tak, tak. Na przykład mam taką zasadę: nie piję wtorek, środa, czwartek. Wtorek, środa, czwartek to są trzy dni! No. I rozumiem, że jak jest piątek? Na początku piątek był bardzo świętowany.